Po raz piąty na Śląsk przybyli kolędnicy z Żytomierza. Podczas swoich wizyt Polacy z Ukrainy odwiedzają wiele miast. Polacy mieszkający w Żytomierzu bardzo tęsknią za macierzą. I no jeśli już przyjechały tutaj dzieci do macierzy, to naprawdę trzeba im to zrobić tak, żeby miały bardzo miłe wspomnienie. To jest po pierwsze. Po wtóre, wszystkie chcą przyjechać, a przyjeżdżają zespoły najlepsze. Tym samym poziom artystyczny, przygotowania, konkurencja, która powoduje, że są grupy zakwalifikowane, jest bardzo wysoka poprzeczka i stąd mamy bardzo wysoki poziom artystyczny dzieci, którzy przyjeżdżają do Polski śpiewać kolędy. Kolędy śpiewano m.in. na zamku w Toszku. Wizyty Polaków z Ukrainy na Śląsku związane są m.in. z zacieśnieniem współpracy pomiędzy województwem śląskim a Żytomierszczyzną. Ja w tamtym roku też byłem w Żytomierzu w imieniu województwa śląskiego. Rozmawialiśmy na temat ściślejszej współpracy pomiędzy tamtym obwodem żytomierskim a województwem śląskim i tak powiem powoli zmierza to do zacieśnienia współpracy pomiędzy województwem śląskim a obwodem żytomierskim. Do podpisania porozumienia o partnerstwie z gminą z Ukrainy przymierza się właśnie Toszek. Pomysł narodził się stąd, że nasze województwo śląskie rozpoczyna współpracę z województwem żytomierskim i stąd też żytomierscy kolędnicy po raz bodajże piąty raz już w naszym województwie, a drugi raz u nas w Toszku, ponieważ my też chcemy rozpocząć współpracę z Żytomierszczyzną, a ściśle z Oleskiem. Kolędowanie było kolejną okazją do spotkania Polaków ze wschodu z rodakami w ojczyźnie. Przyjeżdżamy na gościnną ziemię śląską, żeby nie tylko zakolędować dla swoich rodaków, ale również i dać możliwość naszym zespołom, naszym dzieciom zobaczyć Śląsk, zapoznać się z tą piękną polską ziemią, z której pochodzimy. Są Polacy, którzy mieszkają na Żytomierszczyźnie, a nas tam jest dużo. Zawsze marzą o swojej ojczyźnie. I jest to możliwość, żeby spotkać się tutaj, porozmawiać i zakolędować. Myślę, że my tutaj w kraju trochę zapominamy o tej tradycji, natomiast Polacy, którzy mieszkają poza granicami naszego państwa od wielu, wielu lat, jednak te tradycje podtrzymują i są one dla nich ważne. Myślę, że za chwilę będziemy mieli okazję przekonać się, że nadal żywe. Okazji oczywiście nie zabrakło i zgromadzeni kolędowali razem z gośćmi z Ukrainy. Kolędnicy pojawili się w gminie Toszek po raz drugi i z pewnością nie po raz ostatni.